Halo, witam wszystkich. Jestem Marcisławy, jesteście wy, to jest Sherlock Holmes? Crimes and Punishments. O kurde, powiedziałem prawidłowo. Tak, w końcu ogoliłem twarz, zostawiłem na razie PKS-y dla Becky. Dokładnie, dla Becky. I tak, mamy ciało, mamy podejrzanych, mamy teoretyczną napaść rabunkową, przerażoną żonę w innym pokoju, trzy kieliszki, w którym tylko jeden był kamień winny. Nie zrobiłem researchu na temat tego, co to w ogóle jest. Co mamy tutaj? Mamy dostęp do całego ogródka. Możemy go sobie przeszukać. Najwyraźniej coś tu jest. Przynajmniej powinno. Serio nic? Może w chacie ogrodnika? Do której nawet nie wejdziemy. Szkoda. To wracamy do środka. Jakie są cele? Zabierz Tobiego z Baker Street. A no tak. Żeby leciał za śladem. Pokój, w którym się dochodzi do siebie Lady Brackenstall, którego na razie nie dokończę, bo nie mamy do niego szyfru. Do sejfu, w nim. Dobra, Toby. Gonimy za... Jak oni się nazywali? Sprawdźmy. Dialog i analiza. O, mogłem od razu porozmawiać o tym. O, gang Randallów. Nasi obecni podejrzani. Po których, o dziwo... Pani Brackenstall czytała najpewniej dzień przed zajściem. I przestępstwo opisane w gazecie jest dziwnie podobne do tego, które zaszło. Come on, Toby. We need the best nose in the British Empire on this case. Ale skoro tu jestem, to sprawdźmy ten... The fibers at the end of the rope are smoothly cut. Let us try to find out what tool was used to cut the rope. Nożyce. Nie, nie ma szans. The fibers from this cut appear to be different. Musi to być coś obcęgi. The fibers from this cut appear to be different. Co to mogło być? Bardzo ostry nóż? By ciął... Troszeczkę inaczej. If I cut the rope with a knife, it matches the original. Nowe możliwości dedukcji i mogliśmy od tego zacząć. Dwa kieliszki, kieliszek z kamieniem winnym. Mamy dwie możliwości, trzy osoby albo dwie osoby. Z tych kieliszków do wina
piły trzy osoby, jedna z nich zapewne woli wino z kamieniem winnym. Dwie osoby? Z tych kieliszków do wina piły dwie osoby. W trzecim kieliszku, tym z kamieniem winnym, znajdowały się resztki z pozostałych kieliszków. To ma sens. Na razie tak zostawmy. Reszta. Zwłoki. Ciało Sir Eustace'a Brackenstalla z pękniętą czaszką. Wygięty pogrzebacz. Cios pogrzebaczem. Śmierć Sir Eustace'a mogła nastąpić w wyniku uderzenia pogrzebaczem. Mamy tak, ruszt kominkowy, na którym jest krew. Sprawcy rozpoznani. Zawiązana lina. To połączmy od razu z ostrym nożem. Lina została przecięta ostrym nożem jednym prostym ruchem i szybko związana węzłem żeglarskim. To sugeruje, że intruz mógł być marynarzem. Co nadal nas kieruje na rodzinę Randallów. Słynni Randallowie, sprawcy rozpoznani. Na razie nie bądźmy za prędcy. Poczekajmy na trop, który nam zademonstruje, sprezentuje Tobi. Ruszt kominkowy, sprawcy rozpoznani. Zwłoki i ruszt. Śmiertelny wypadek albo cios pogrzebaczem. Ej, miałem jedną możliwość, ale dzięki dedukcji dodali mi drugą możliwość do tej opcji. Drugą opcję do tej wskazówki. Dedukcji, whatever. Napady agresji i sprawcy rozpoznania raczej się nie łączy, nie ma szans. Okej, idziemy za tropem. I agree with you, Toby, that Watson's shoe is preferable to Mrs. Hudson's cold cuts. Ostro. O, patrzcie, pies mu. Ma przerażającą szczękę. Search, Toby. O, fajne. Widzę. Sam sobie nie otworzy, dobre. Bystre. Patataj. Te martwe oczy. Się tak zawija tędy, jeżu. I coś znalazł. The scent leads to the well. I should check it. O, ale nie urywa się przy studni, bo prowadzi dalej. The intruder's trail is lost behind this wall. Coś jeszcze mam znaleźć?
coś po drodze, za tą ławką, gdzie się trop zawijał. Tu gdzieś coś może być, chociaż... The intruders entered the shed for some reason when they were making off with the silverware. The criminals left the house through the French window. They walked to the shed, then across to the well, before fleeing by climbing over the wall. I wonder why they chose such a winding route. Może pożyczyli narzędzia. Worki? Bags of seed. Some empty bags were recently moved. Hak. This hook might be useful. Do opuszczenia się? Narzędzia? Small gardening tools. Nothing of great interest. Walizka? This old suitcase sounds hollow. It must be empty. Mhm. Teraz studnia. Oho, a co tutaj pływa? Naczynia. There's something glittering at the bottom there, but how can I reach it? Usuń wiadro, nałóż hak. Kręć. Srebrna zastawa. This is hardly a coincidence. The Brackenstall coat of arms. It appears that we have found the stolen silverware. Sprawa rozwiązana, możemy się rozejść. Jeszcze morderstwo. Jeszcze przyjrzyjmy się murowi, czy widać jakieś ślady na nim? Raczej nie. The intruder's trail is lost behind this wall. Nic konkretnego. Dobra. Trzeba zwracać. Nie wiem, po co podchodzę do ciała. Bez powodu. A fur trader's cabin. A hunter scene. Inspektorze. Proszę bardzo, to skradzione srebra. Inspector, I have recovered the stolen silverware. You are a wizard, Mr. Holmes. And where is it? In the garden well. Excuse me? Unique, isn't it? Rather absurd. What is the point of stealing silverware and then throwing it down into a well? Perhaps it was used as a temporary hiding place, or simply the thieves wanted to get rid of it. It is up to us to solve this mystery. Ja zadam lepsze pytanie. Jaki jest powód napadać na taką willę i kraść tylko serwis? Srebrny, prawda, ale tylko? Skoro złodziei było trzech. Pani zastawa. We found your silverware, Lady Brackenstall. It had not been taken very far. Is that true? I am very thankful to you, Mr. Holmes. There are three glasses on the dining room table. I was wondering if... Oh, I forgot. When I came to myself the first time, each of them had a glass in his hand.
They might have been a father and his two sons. They talked together in whispers, and then they left. Your ladyship? Nadal brzmi dziwnie. Tereso, rzuć trochę światła na to, proszę. We found your mistress's silverware. Oh, that's good news. You really are as clever as they say. Indeed. Indeed. Holmes, don't look at me like that. I don't know what to think about all this. Gdzie jest Watson? Nie ma go. Uciekł. Pokój, w którym dochodzi do siebie Lady Brackenstall i zbadaj sprawę, czyli tylko tam nam zostało coś. I oczywiście dodatkowe dedukcje. Sprawcę rozpoznanie, ale srebro odnalezione. Nie no, motywem nie może być kradzież, sfingowana kradzież. Możliwe, że kradzież została sfingowana, żeby wytłumaczyć śmierć Sir Eustesa. Srebra nie miały zostać odnalezione. Watson. Gdzieś ty po raz chciałem się z ciebie pośmiać. Może tędy wejdę na tyły? Nie. No to zbadajmy ten pokój. Pewnie nie sprawdziłem jakiegoś obrazu na ścianie i przez to jest nadal oznaczone jako niesprawdzone. A może? This photograph of Lady Brackenstall and her maid Teresa was taken at a port, but which one? Zero dodatkowych informacji? A może? Pod pokrywką jest Rock of Gibraltar. Adelaide. So the lady and her maid came from Australia a year and a half ago on this ship. Moje. Nazwa statku i rok podróży Lady Brackenstall i jej służącej z Australii. Brak jakiegokolwiek użytku? Let us try to open this safe. This safe can be cracked. I only have to pay attention. The dial will vibrate when it is set to the correct number. Czyli nie muszę na to jakoś specjalnie uważać, bo... O! Z tego czasem nie trzeba trzymać, żeby w momencie, kiedy jest dobrze ustawione, przeskoczyło? Jak przy... No, dobra, nieważne. Chyba nie powinienem mówić takich rzeczy publicznie. Pieniądze są na miejscu. Opinia lekarska? Sir Eustesie, pański obecny stan fizyczny i psychiczny jest niezwykle niepokojący. Wiele wskazuje na zaburzenia metabolizmu wątroby.
Podczas naszego ostatniego spotkania pańskie oczy były przekrwione, zaś skóra miała żółtawą barwę. Pański oddech natomiast miał zapach typowy dla osób, u których występuje choroba wątroby. Do tego dochodzą ropnie płuc, o których rozmawialiśmy. Kurcze mięśni nóg, o których pan wspominał, są efektem zmian w układzie nerwowym, które z kolei zostały wywołane przez nie nadużywanie alkoholu. Podobnie jest w przypadku dreszczy. W trakcie badania pańska wątroba zdawała się wyjątkowo twarda, co jest jednym z objawów rozwijającej się marskości. Istnieje również podejrzenie wodobrzusza. Nagromadzenia płynu w jamie obrzewnej, na co wyraźnie wskazuje na napuchnięty brzuch. Ból pod lewym żebrem sugeruje chorobę trzustki, która może doprowadzić do śmiertelnego i ostrego zapalenia trzustki. Pański stan może stanowić zagrożenie dla innych. Nadużywanie alkoholu niekorzystnie wpływa na pańską samokontrolę i zwiększa agresję. Z chęcią pomogę panu rozprawić się z tym problemem. Istnieje kilka sposobów leczenia. Tak. Pieniądze. Antique coins, possibly of value, but they're scattered without care. It is common practice to keep one's valuables in a safe behind a painting. It should not really pose a challenge for a criminal. Ale tego nie zrobił. Oh, what a horrible thing to have happened. Dialog. Z Teresą? Wcześniejsze napady furii. Sir Eustace's doctor speaks of his violent behavior. Yes, Sir Eustace was an extremely violent man. A detestable human being, to be more precise. It is true that he once threw a decanter at me, and all because I dared to stand up to him in defense of my mistress. Sly devil. God forgive me that I should speak of him so now that he's dead. But a devil he was, if ever one walked the earth. We met him only 18 months ago. She'd only just arrived in London. Yes, it was her first voyage. She'd never been from home before. One with his title and his money and his false London ways. If she made a mistake, she has paid for it, if ever a woman did. She doesn't have any friends here, so it was especially hard for her. Kolejne poszlaki z Australii. Brak życia towarzyskiego. Brak znajomych w Londynie albo znajomość z marynarzem. Lady Brackenstall zna kogoś ze statku Rock of Gibraltar. Albo brak znajomych. Lady Brackenstall wyszła za Sir Eustace'a tuż po przybyciu do Anglii i od tamtej pory nie ruszała się z domu. Istnieje znikome prawdopodobieństwo, by kogokolwiek tu znała, podobnie jak jej służąca. Zostańmy na razie przy znajomości z marynarzem. I pójdźmy na razie w kierunku wrobienia randalów. Nigdzie nas to nie prowadzi. Jeszcze. Jeszcze mamy dialog. Z kim? Please leave my Mary alone. She suffered so much, she deserves some rest. Z Lestradem? Już nie jest lekarzem. A może? Reputacja Sir Eustace'a. What do you know about Sir Eustace, Inspector?
What was his reputation? A charming man when sober, but an absolute demon when he was drunk. In such moments, he was apparently capable of anything. Why, once he splashed fuel on Lady Brackenstall's dog and set it alight. Another day, he threw a decanter of wine at Miss Wright's head. The alcohol seemed to madden him. To the point that we were forced to intervene several times to avoid a scandal. Opowieść inspektora napady agresji. Przemoc domowa. Sir Justus był agresywny w stosunku do swojej żony. A, żeby tylko. Znaczy nie żeby. Gość morderca. Sir Justus został zamordowany przez gościa, który odwiedził posiadłość tamtej nocy. To on związał Lady Brackenstall. Jest wysoki i silny. Szukaj marynarza. Ten, kto odwiedził tamtej nocy... Czy kamera mryga? Tamtej nocy Brackenstallów prawdopodobnie jest marynarzem. I mamy nowy trop. Przeszukaj archiwa pod kątem potencjalnych podejrzanych wśród marynarzy. Idźmy tam. Wyjście z posiadłości jest okropnie długie. Gdzie jest Watson? Watson. A no tak, mamy ograniczoną ilość postaci w drużynie. Wymieniliśmy doktora Watsona na Tobiego, bo potrzebowaliśmy jego perków. Brzmi logicznie, o i czeka właśnie w hubie. Dokładnie tak to wygląda, jakby postać czekająca w hubie, robiąca tą swoją zwykłą rzecz, czyli kreśląca te dwie kreski w notatniku. Tak to wygląda, patrzcie. Choose your fighter. Ale tak, to nie działa. This is where I keep my post. Szukajmy. Rock of Gibraltar. 93 roku. Mumia Bentcliffa, wybuch w Combs. Powrót statku Rock of Gibraltar. Fajnie, że to wszystko jest tutaj wypisane. To nie są jakieś przypadkowe artykuły dobrane do tego konkretnego. Questa, tylko wszystkie są naraz. Powrót statku Rock of Gibraltar. Powrót statku Rock of Gibraltar. Statek wraca do portu. Statek Rock of Gibraltar masowiec linii Adelaide Southampton London Cunard Building James Street London przybił do portu po trwającym 6 miesięcy rejsie z Indii, Nowej Zelandii i Australii. Na pokładzie statku do Anglii przybyła panna Mary Fraser, dziedziczka rodu Fraserów, właścicieli ziemi i kopalni cyny w Australii. Ta słynąca z urody młoda dama jest obecnie zaręczona Sir Eustace'em Brackenstallem, jednym z najbardziej zamożnych kawalerów w Kencie. Here it is. Zadanie dla Wigginsa. Adres właściciela statku Rock of Gibraltar. Tam możemy znaleźć listę członków załogi. The shipping company, the Adelaide Southampton London line, and its address. Interesting. It must be the place where they keep the records, including the one for the crew of the Rock of Gibraltar. I think that if you pretend you're from Scotland Yard, they'll give it to you without any problems.
But I have another solution. I'll call in the specialist. Lecz specjalistów wezwiemy. Specjalistów z specjalnej jednostki, nieważne jak tam się nazywali. Wigginsa i ziomeczków wezwiemy w kolejnym odcinku, gdyż ten jest wystarczająco długi. Mam nadzieję, że wam się podobało. Zostawcie lajka, jeżeli tak, zobaczymy w kolejnym odcinku. Kochane dzieci Boże. Siema.